king was found dead. Lies. Cześć, witam ludziska, jestem Bartul. Zaczynamy kolejny materiał z Final Fantasy 15. Jedna rzecz, mianowicie przedmioty, które zbieramy, czyli te zasobniki minerałów, czy tutaj skarby, czy chociażby tutaj zasobniki żywności, one się po pewnym czasie, widzicie, odnawiają i możemy je ponownie zebrać. To troszeczkę mnie martwi i powiem wam, że zniechęca nawet, żeby to zbierać, bo w zasadzie to taka syzyfowa praca. Także będziemy robić to tylko i przy okazji, nie będę po całej mapie biegał i zbierał tego, dlatego że to się odnawia. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie zadanie wypowiedzenie wojny. Jest to zadanie główne. Core zleca Noctisowi zadanie unieszkodliwienia blokady w północnym Duska, aby zabezpieczyć drogę pomiędzy regionami. Dobra, jesteśmy w zasadzie już na miejscu. Your Highness, the Marshal has apprised me of the plan. We found a back door into the Imperial base. I'll mark the route on your map. The way is secure. You should be able to gain entry relatively easily. Dobra. Wykonujące zadania poboczne i aktywności, to powiem wam, że dosyć długa seria się szykuje, bo wszystkich rozdziałów jest bodajże chyba 14, jak się nie mylę. No to tu już nagrywamy w tym momencie chyba 6 odcinek, czy 7, już nie pamiętam. A jesteśmy jeszcze w drugim akcie, więc powiem wam, że no tak trochę to... trochę tego grania przed nami. Wiecie co, chciałbym samemu tutaj poprowadzić ten samochód. Nie wiem, czy będzie mi to dane w ogóle. Nie mogę... czemu nie mogę samochodu prowadzić? Miejsce zadania. O, tutaj, o. W zasadzie to... w zasadzie to może niepotrzebnie zapłaciłem, ale chciałem sam się przejechać. She's one of my father's best, along with Dustin, who's guarding my sister. Good to know we still have people we can count on outside the city. Dobra. Jak widzicie, jesteśmy prawie, prawie na miejscu. To sobie mogę zebrać, ale powiem wam, mówię, to się odnawia, więc zniechęca mnie to po prostu, żeby to zbierać. Mówię, przy okazji to tak, ale żeby specjalnie gdzieś biegać, to tak średnio. Nie wiem, czy ja tutaj jestem w stanie w ogóle przejść. A, jest tu jakieś przejście, proszę. From here we will split into two groups. Prince Noctis, please join the marshal up ahead. The rest of you will assist me in the diversionary effort. Czyli będziemy tylko we dwójkę z Korem. Okej. Okay. Jedziemy, już nie ma. See you guys later. You go give them hell. We'll do the same on our end. Nie mamy tutaj innego wyboru. Ruchy, ruchy, ruchy. Once we're in, we launch our ambush, pushing out while support pushes in, crushing the enemy from both sides. Dobra. W końcu będziemy mieli dostęp do nowych terenów, nowej części mapy. Do tej zachodniej części. Ojej, już się zaczęło. Wyeliminuj żołnierzy cesarstwa.
Life's a little easier with Core around. Don't get used to it. I'll be gone before you know it. I'll enjoy it while I can. Czekajcie, czy... Aj, co to za kamera? Trochę takie niefajne, bo gram tutaj sam. No i tak średnio pomaga. Chyba skończyła mi się moc. Ale to ten chyba też patę. Dobra, wszystkich pokonaliśmy. Chciałem zobaczyć tylko, w którym jest... Aha, tutaj jesteśmy cały czas. Dobra. Will the others be all right on their own? Worrying will only compromise your focus. Yeah, yeah. Czekajcie, dobra, to musimy otworzyć. No tak teleportacyjna jest naprawdę. Kurde. Should be. Otherwise, you'd only get in everyone's way. Could have gone it alone if I wanted. That mentality could prove your undoing, Highness. Zew krwi. See you again. All right on your end? Right as rain. The Nifs couldn't take their eyes off us. Thanks to you, we were spared their attention. Stay right where you are. Well, well, if it isn't Kor the Immortal. So, you survived the Citadel. But you won't survive what I have in store for you. It's past time your legend came to an end. Za dziadostwo. No ma do roboty, przynajmniej boss. Hey Marshall, how about you say no say? No one's been gone. Jest to drugi poziom, a czekajcie, bo tu mnie ktoś atakuje. I snajper. Wykończmy najpierw snajperów. Ja mam tutaj jakieś napoje, ale to mnie nie interesuje. A co tu mamy jeszcze oprócz przedmiotów? Aparat i przedmioty. Chyba muszę trafić tutaj w ten. To oko, nie? Czekajcie, my nie mamy życia.
Za wiele. I cannot be defeated. No, this can't be happening. In the name of Niflheim. O cholera. O cholera, o cholera. Mega eliksir. Całej drużynie nie. Może być to. Musimy tutaj chyba trafić w to bicie. Tylko, że to będzie trochę problematyczne. No i proszę. Impressive. Seeing you in action puts my mind at ease. It's clear I don't need to worry anymore. I'll return to watching the Nifs. Till next time. Take care. Kurczę, wiem, chciałbym te punkty doświadczenia z końcu skonsumować. Okej, okay, ukończyliśmy właśnie chapter drugi. No, to nawet niedługa taka ta gra się wydaje. Drugi chapter. Myślałem, że dopiero będzie, jesteśmy gdzieś nie na początku drugiego aktu, a to już za nami. So bad out here once you get used to it. Still a lot we haven't seen though. And a lot for us to do. Yeah. Buck up. We're just getting started. Nie wiem, czy robimy następne zadanie. Czego tych punktów nie mogę, kurczę, rozdysponować? Ja pierdzielę. O, to jest fajne, to sobie... Zresztą to pamiętam, siadałem na tej ławce, to sobie to zachowamy. To też może być. Robocik. Dobra. Rozdział trzeci, otwarty świat. Cesarstwo to trudny przeciwnik, a Noctis ma przed sobą długą podróż, zanim będzie mógł pomyśleć o odzyskaniu kryształu. Wyrusza w drogę poprzez nowe ziemie. The prince eludes death. And what of the elusive ring? Eluna Freya has absconded with it. Find and kill her. The ring is the final piece. We may do well to take her alive. The Six wield power beyond our imagination. The Oracle holds the key for the King. She could unlock many secrets. Nay, High Commander. Lord Ravis, the Imperial Army is now at your disposal. A moot point, while the fugitives remain at large. My men and I will continue our search for the Prince and the Oracle. So glorious. My crystal. Kurde, kapitalne są te filmiki. Look out, world! Here we come! We can finally leave this dust bowl behind. The lands beyond are vast by comparison to lead. Bigger's better! More stuff to see and do! First comes to Sky, a region known for its wetlands. Really? Wetlands? There's also a chocobo forest. Now we're talking! Further west lies the Klain region, wherein we'll find the town of Lestalum. Oh, isn't that where Iris is headed? Barring delays, she should have arrived by now. Maybe even had herself a look at the meteor. The meteor of the Six? The same. Its heat is harnessed to power, Lestalum. Whoa! That sounds way cool. I'm actually looking forward to this. No kurde, to jest jakaś kolejna... O, kolejna stacja. I chyba tutaj mamy... It'll be a long drive. Best fill up the tank before we set out. Patrzcie, mamy dwa zadania tutaj, widzę.
No, fajnie. I believe we have a solid lay of the land now. The driver's seat is yours, Noct. If you so desire it. Noctis może teraz prowadzić samochód, kiedy tylko zechce. No, wreszcie. Okej, fantastycznie. Wiecie co, tak, bo tu mamy zadania dwa. W ogóle zobaczmy, gdzie my jesteśmy w tym miejscu. Tutaj chyba po drodze nic nie przeoczyłem. Tutaj mamy zadanie. W ogóle w dzienniku mamy sporo zadań. Drużyna znalazła kawałek papieru, który wydaje się być częścią mapy. Poszukaj miejsca, które wskazuje. Kurczę, ej, to byśmy mogli w sumie to zrobić, jako ja tam byłem już. A co to jest dowód z widokiem? Cid poprosił Takę, aby ten znalazł jakąś pracę dla Noctisa i Taka właśnie to zrobił. Noctis musi zdobyć żądany składnik w Galdin i przywieźć go do Taki. Czego ja tego nie zrobiłem? Dobra, wiecie co, zróbmy to zadanie. Ojojoj. Hello. Noct? Iris? It's really you. So good to hear your voice. Everything's fine over here. We managed to make it to Lestalem. We just settled into our new digs. So yeah, let me know when you're coming so we can meet up. Yeah, will do. You better. Brzemię oczekiwań. Dobra. Is that Iris? Can't even call her own brother. In all fairness, yours wasn't the obituary broadcast all over Lucis. What about me? She say anything about me? Pronto. Did you see that sign? Chocobos! Chocobos! No time for that. Need to get to Lestalem. It's still ages away. Come on, just a quick visit. Jedź na farmę. Sure. Let's check it out. Yes! Gonna be awesome. Pierzaści przyjaciele, wiecie co, na razie to może zostawmy. Tylko chciałbym, kurczę, to zadanie skończyć z pierwszego poziomu. W ogóle to zadanie jakoś mi umknęło. Dowóz z widokiem. W ogóle się zastanawiam, czego tych punktów nie możemy przydzielić. Cholera. Hey there. Kup, sprzedaj. Nic nie będę kupował, nic nie będę sprzedał, bo niczego nie potrzebuję. Dobra, wiecie co? To jest dosyć daleko, więc musimy użyć szybkiej podróży. Automatyczne, miejsce zadania, dowóz z widokiem, 5 minut. Oczywiście tutaj używamy szybkiej podwózki za 5 gil. Później tutaj wrócimy zaraz i może zrobimy sobie to zadanie pierzaste, coś tam. Kurczę, czego ja tego zadania nie zrobiłem? W ogóle ile mamy paliwa po tej przejażdżce? Użyj pompy paliwowej. A gdzie jest ta pompa paliwowa? No to jest. Aha, ja tutaj muszę zrobić inaczej. Jakie beznadziejne. Ej, co się dzieje? Kij mu w oko. A tu jest ten gostek. Dobra. Widzicie. How can I help you today? A co ja mówię? Miałem coś przynieść? Kurczę, widzicie, nie ma tego. Please come again. A to nie jest ten gostek. Zwazi mi z rogi. Ej, kurde. Chyba, że tu musimy przyjść o innej porze, ale... Zobądź lucjańskiego pomidora. Aha. Teraz pytanie, czy ja takie coś w ogóle mam? Nie zwróciłem, kurczę, uwagi.
Co to się włączyło? Lucjański pomidor. Skąd ja takie coś kurczę znajdę? Dobra, kurczę, niepotrzebnie, żeśmy tu przyszli. Sorry. Wiecie co? Mam pomysł. To drugie zadanie sobie możemy zaznaczyć, które żeśmy aktywowali. Tylko to jest 15 poziomu. To cóżko z klejnocikiem. To jest też dosyć daleko. A pierzaści przyjaciele, gdzie to jest? Tutaj? Nie, wiecie co? Nie będziemy jednak tutaj tego robić póki co. Przeniesiemy się do miejsca parkingowego. Dokładnie tutaj, tak. Czyli wracamy z powrotem. Muszę znaleźć pomidora. Co może nie być wcale takie łatwe. Chociaż jak na mapie rzucimy okiem na te miejscówki z żywnością, to tam może będzie pisać coś o pomidorach. Tutaj mamy, wiecie, dwa zadania, to może sobie zrobimy jeszcze jest jedno, dwa. Bo na razie zrobiliśmy tylko to główne. Aha, tu jest to zadanie od tego, z nieśmiertelnikiem. Howdy, just heard word of another lost tag. Don't know where you boys are headed, but would y'all mind picking it up if it's on your way? Miejsce spoczynku, dobra. Dlaczego mi to nie zaznacza tego zadania? Musimy to... Miejsce spoczynku, no 10 poziom. Dosyć daleko to jest, to prawda, no ale... Jedźmy. Mamy czas. Regalia ręczne. Time to go. No widzicie, mam pełny bug. Ej! Nie wysiadać mi, co wy robicie, ludzie? Ja pierdziu. Czekajcie, będę ci chyba... Let's hit it. All right. Materiał. Dobra. Te zadania poboczne są nawet nie takie głupie i troszeczkę, wiecie, doświadczenia zdobywamy, wzmacniamy postać. Także generalnie nie jest źle, ale dosyć, jak widzicie, daleko tutaj jest ten nasz cel. Ale później, jak wrócimy się, to użyjemy szybkiej podróży. So this is the infamous disc. Hey, Nacht! Don't you want to get a shot of you in the meteor? Czyli to musimy się zatrzymać? Why not? Yay! Let's go! Fotokazja dysk. Udaj się na miejsce, którego należy zrobić zdjęcie. No dobra, tak w sumie jest to po drodze. To znaczy po drodze. No w sumie jesteśmy na miejscu. Prawie. Stój! Stój! Powiedziałem. Musimy się chyba troszeczkę cofnąć niestety. Chociaż nie, nawet nie musimy. Dobra. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Spoko, niech będzie. Wiem, że musimy tych zadań pobocznych chyba 80 zrobić, żeby wbić achievement. Let me get this shot. Z tego co czytałem trochę. No fajne. Zapisz. A ta co tu za laska wypina tyłek? De facto teraz możemy zrobić coś takiego jak powrót do samochodu. Nie musimy za to płacić. Huh.
Time to go. Wiecie, to obczaję sobie jeszcze, bo w sumie Final Fantasy jest to dla mnie nowość. Chociaż ta gra, jak mówiłem, sięga już lat 80., więc stare dzieje. Zobaczymy, może coś jeszcze na PC tam jakiś Final Fantasy fajny się pojawił. To byśmy nagrali serię kolejną. Final Fantasy 16 wychodzi, ale to jest na chyba PS5, zdaje się. Everybody out. No stój. Should be a nice change of pace. W ogóle nie reaguje, kurde, na moje ruchy. Dobra, nic. O kurczę, będziemy walczyć z tymi futrzakami. Stay sharp. I'm going all out. Just don't get too carried away. Sure want to talk. Ignis, if I may. How are we? Getting by. A weźmy sobie tą nagiwerę. Oj, opatrzyłem się. O, nam zabiera życie, ale jest naprawdę kozacka. That's it. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. No, mamy nowy przepis. Srebrny pył. Ja tu muszę tego pomidora znaleźć. Glad we found it. Time to make another delivery. Tak, tu już jesteśmy w pobliżu. To może byśmy coś zebrali, ale tutaj widzę, że nie ma nic. W pobliżu do zebrania. Wiecie co, bo tak, tutaj mamy powrót do samochodu, powrót do miejsca noclegowego, tylko którego? Aha! W sumie to fantastycznie, patrzcie, cyk i wracamy. Tylko do ostatniego pisze, nie możemy chyba do innego. Shall we shop a bit? Yeah, let's do it. Ej, to fantastycznie, możemy sobie tutaj przyspieszać to. Nieźle, nieźle. Come with us, Noct. Good work, boys. This tag ought to give the family of the fallen some small measure of peace. Complete 10 side quests. Mamy achievement. Kurde, nie wiem jak te punkty wykorzystywać. To jest dla mnie czarna magia. 10 eliksirów? Matko, aż tyle? W ogóle to się prześpimy, bo idzie noc, więc... Czekajcie, ja może tutaj muszę tutaj jakoś zainwestować te punkty. No widzicie, to mamy cały czas ten czwarty poziom. Punktów umiejętności mamy 18. Tutaj na razie nic nie będę inwestował. Mamy jeszcze drugą boską broń. Topór zdobywcy. 564 obrażenia. I aż sobie to założymy i będziemy działać. Mod. Co to jest mod? Zero. Nie działa to mod. O, odrzuć historia tab legenda. Czego ja tutaj nie mogę jakby tego przypisać? ZX. Dla mnie to naprawdę. Okej. Okay.
Ah yes, craft a spell for the first time. Załóż. Okej. Dobra. Fajnie. Tutaj mamy ogień. Tu sobie możemy oczywiście teraz pioruna wbić. Ale może nie, dobra, nie będziemy już tego zakładać. Tu i tu jeszcze możemy sobie założyć mróz. Dobra. Okej. Teraz te doświadczenie, kuźwa mać. Doświadczenie 1-2 mamy. Przyczepka. It's bedtime. Już wiem. Kurczę, ta gra jest skomplikowana. Powiem wam, że nigdy czegoś takiego nie spotkałem. Jak wejdziemy tutaj w ekwipunek, weźmiemy prompto, mamy opaskę pasywności i zwróć uwagę, przedmiot powstrzymujący przekazywanie punktów doświadczenia podczas odpoczynku na kempingach lub w hotelach, przez co poziom członków twojej drużyny stoi w miejscu. Nie wiem, ja tego kurde nie zakładałem. To jest jakaś paranoja w ogóle. Tutaj mamy łańcuszek na kostkę z motywem starożytnego szermierza, zwiększa witalność, albo tutaj mamy zwiększa nieco siłę. Ej, kurczę, 400. Umiarkowanie zwiększa, 150 punktów zwiększa nam życie. Ja sobie wezmę tutaj to może. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo zaklęcie na przykład. Piła tarczowa, bioblaster, kusza. Piła tarczowa możemy założyć. Dodatkowe, broń dodatkowa, zaklęcie, widzicie? Tego nie, kurczę, nie zwrócił uwagi. Znaczy to się odblokowało przed chwilą chyba. Weźmy, może mu to damy. Tutaj gość nie ma nic, ale możemy dać piorun albo mróz. Okej, i tutaj możemy sobie jeszcze tą zmienić obręcz. Ona zwiększa nam tutaj o 50 punktów tylko życie, ale jest coś lepszego już, o. Zwiększa nam węglowa obręcz, a nie brązowa. Chociaż wolałbym coś, co by nam zadaje większe obrażenia. Zobaczę, czy mamy coś takiego założonego, znaczy do założenia. Nie. Dobra, to niech będzie to węglowa obręcz. Okej, teraz będę mógł się przespać. I zdobędziemy te cholerne punkty doświadczenia. W końcu będę mógł zlevelować. Wiem, że jest jeszcze miejscówka, gdzie za 10 tysięcy gilów możemy zwiększyć doświadczenie dwa razy. Ale myślę, że na razie nie będę tyle płacił. Tutaj mamy wskaźnik 1. 742, to wszystko nam życie spada, widzicie? Tutaj mamy 69 siły, ale mniej życia. W sumie niech będzie może tak. Może niech będzie właśnie tak. Tutaj zobaczymy, może coś też się zmienimy. Tutaj mu życie spada, to on ma mało, to nie będę mu tego zabierał. Tutaj to samo, widzicie? Chłopak ma mało życia. Dobra, i teraz będziemy się mogli, kurczę, przespać. Gdzie mamy tutaj wskaźnik 1-2 do expa. No ale też nam to nie rośnie, to doświadczenie. Nie, rośnie nam, dobra. Ja pierdziel. Na czwartym poziomie mieliśmy drużynę, teraz mamy na 15. No i dobra, kurde, o to chodziło. Ale ja pamiętam, nie pamiętam, żebym zakładał taki przedmiot mu. Czytałem wszystko dokładnie, aż sobie zobaczę na tym. Na nagraniu. Tutaj coś mamy, ale gdzie to zadanie jest? O, jest. Zróbmy jeszcze to zadanko. Well, if it isn't Sonia. Somebody you know? Spoke with her just the once, back at Hammerhead.
Now that you mention it, you were chatting someone up. She's real knowledgeable about wildlife. Could teach us a thing or two. Go on and introduce yourself. Uczeń, pani profesor. Zaraz sobie zobaczę, o ile nam tutaj wzrosły statystyki. Mamy 915 życia. 832, 615, 340. Temu to w ogóle chyba życie nie rośnie. Aż tutaj można by było wymienić ten węglową obręcz na coś innego. 50. Tutaj mamy 60 do siły. Nie, to jest większa witalność. Dobra, niech tak zostanie. What is it now? If you don't mind, I'm rather busy at the moment. Oh, it's you boys. Wait, who are you again? And what do you need now? Nothing. You're saying you distracted me for nothing? This won't do. Won't do at all. Precious seconds down the drain. How am I to make up for them? Of course. You boys can help me. Okay. That's the spirit. I was just thinking I could use a few extra hands. For catching frogs, to be precise. Wait, what? Frogs? And if you're thinking any old frog will do, wrong. You're not getting off that easily. Only the red frog native to Ulster suits my needs. You'll need to get knee and elbow deep down at the slough. With that, I'll get back to my work. Remember, it's red frogs, and make sure they're fresh. Matko, żaby będziemy łapać? Dobra. Zmieńmy sobie to zadanko. Uczeń pani profesor, 14 poziom. Mamy 15, więc sobie chyba poradzimy. To jest aż tam. Ale dobra, śmigamy. That was overwhelming. Let's hope it'll be edifying as well. Tam to trochę kurczę daleko. Oh, you know me. Czekajcie, bo teraz mamy, mamy ten miecz. Aha, okej. Okej. Dobra, nie będę używał tego. Aha, bo to jest 32 poziom, to nie, czekajcie. Dobra, nie zwróćcie uwagi, że to jest jakaś królewska gargula z 32 poziomu. Watch out! Dobra, nie będziemy się tutaj wdawać w walkę z przeciwnikiem, który ma 32 poziom. O, buraka mam. Będziemy mogli chyba coś nowego uważyć. Nie zwróćcie uwagi, że... A właśnie tu mamy tam moc jeszcze, ewentualnie można to też sprawdzić. Uda się do Mokradeł Alstor. Jak nie zaatakujemy, to nas nie zaatakują. A
to jest, o matko, to jest, po drugiej stronie jeziorka, no dobra. Idźmy zatem. Bydle jakieś łazi. Hey, how's it look over there? I think we might be winning. These Imperial soldiers just want to say hi. Oh yeah. Mogę się tutaj przecież uleczyć. No. Żabki rere kum kum. Ciekawe, w jaki sposób będziemy te żaby jeszcze łapać. Stop bitching, start killing. Ej no, kurczę. Nie wiem, czy to pod myślą, że możemy chodzić w ogóle, bo że ewentualnie byśmy tutaj zaatakowali tego kolosa. Czekajcie, tutaj słyszę coś. Doesn't the power of kings wear you out? Kinda. I feel groggy when I wake up in the morning. You could try going to bed at a decent hour. Gdzie te cholerne żaby są? Próbuję słuchać, ale nie widzę ich. Jakie dziwaczne. Aha, to są takie czerwone żabki. Okej, dobra. Jest, dobra. No i fajne, kurczę, zadanie. Trzeba po dźwięku słuchać. W sumie na początku nie wiedziałem, czego mamy szukać konkretnie. Znaczy, wiedziałem, że żaby, ale nie czerwonej. A tu jest, dobra. Jeszcze jedna. Ale kurczę, powiem wam, że wcale to nie jest takie proste tutaj znaleźć te żaby. Jest piąta. Bo są dosyć małe i też tutaj widzicie, w tych krzaczorach, w tych zaroślach, w trawie też ciężko je zauważyć, ale kurde, fajna misja, podoba mi się to właśnie. Duży plus za to właśnie, że... Let's present the hole to Sanya. The gift of frogs for a lady. There's a first for everything. A, czekajcie, bo do tego potwora tak czy siak nawet nie dojdziemy, a poza tym... poza tym nie możemy po wodzie chodzić. Powrót do samochodu. Albo do miejsca noclegowego. A nie możemy. Okej.
Kurczę, zawalista gra, naprawdę. Aha. Shit. No tak trochę nie bardzo mi to pasuje. Dobra, zrobimy to automatycznie. Miejsce parkingowe. Łąki. Trzy doliny. Czekajcie, gdzie ta jest? Tu nie jest miejsce parkingowe? Gdzie to jest? To chyba nie to. Teleportowałem się chyba do tego samego miejsca. Taking a walk on the wild side? Nothing like nature in the middle of nowhere. No widzicie, to tak. Ale kurczę, no nie mogę znaleźć tego miejsca, no co jest? A weźmy miejsce zadania, o. Ja pierdziu, jak nie urok to sraczka. Może nie odblokowałem parkingu tutaj? Dlatego nie mogę tego miejsca znaleźć. Lovelies. Thank you, boys. Now my research can spring along. Research? From longer nights to earthquakes, there's been a lot of strange phenomena of late. The world's out of whack, and there's no end to the mysteries that want for solving. Mysteries like frogs? Yep. You see, red frogs only appeared recently. We don't know what gave rise to the mutation. But this tiny critter could hold the key to the world's mysteries in its webbed feet. Fascinating stuff, right? When can you help again? Couldn't say right now. Well, when you can, you let me know. For now, here's a token of my thanks for finding the frogs. You've earned it. Fantastycznie. Uuu, całkiem sporo doświadczenia zdobyłem. Na razie nie będziemy tutaj levelować. Gwiezdny amulet jeszcze zdobyłem. Więc to ja bym poszedł jeszcze tutaj na sekundę. Last name Jaeger, if I'm not mistaken. Took you long enough to make the connection. Sanya who? Sanya Jaeger, famed professor of biology. Her works have been published the world over. Whoa! She's a big deal? You sure don't get that impression. Running low. Welcome to the crow's nest. Tutaj się dowiemy wielu ciekawych rzeczy. Food before you go? Kempingi, parking. Dobra. Take a look at the menu. Nic nie będę. Chroni przed zatruciem, chroni przed ropuchą. O. No i tutaj mamy galopujące gargule. Możemy to sobie aktywować. Nie. Poskromione dzikie konie, proszę Państwa. O. Także w tym odcinku to wszystko. Kończymy materiał. Z każdym odcinkiem coraz więcej wiemy, coraz więcej. Coraz wiecie. Większą wiedzę zyskuję. Więc już wiem, jak się leveluje. Tutaj już ten samochód trochę okiełznałem. Tutaj to zadanie możemy ewentualnie w następnym odcinku sobie zrobić. Bo jest dosyć blisko. No i tutaj mamy side questa, także może byśmy sobie zrobili te dwa zadania. Myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. Przed chwilą tutaj ta skrzynia była żółta, teraz jest szara, nie wiem czemu. Chociaż czekajcie, bo te skrzynie, które tu zbierałem, one są cały czas tutaj zebrane, widzicie? Czyli jednak chyba to się nie respi, chociaż kurczę, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Tak, to żeśmy tutaj zbierali to, ale no nic, może źle mówiłem, ale wydaje mi się, że o te tutaj przedmioty na pewno zebrałem. Być może dopiero po kilku godzinach grania nam się to jakoś odnawia.
Nieistotne to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.